Witam dzisiaj na temat neuromobilizacji nerwu łokciowego. Nie będę mówił, co to jest neuromobilizacja, na czym to wszystko polega, bo to mówiłem w filmiku na temat nerwu promieniowego, więc zaraz chwileczkę będzie też link do tej strony i tam jakby coś to można sobie pooglądać, posłuchać, a jakby coś to na stronie dorehabilitacji.pl też jest opisane, na czym polega neuromobilizacja. Nie będę też mówił na temat jednostek chorobowych związanych z problemem nerwu łokciowego, no bo jest ich kilka. Każdy z Was prawdopodobnie już jest zdiagnozowany, jeśli będzie potrzebował ten filmik do jakby samoterapii. Czy to będzie zespół cieśni Guyona, czy to jest cieść nerwu łokciowego, czy jakiekolwiek problemy związane po jakich urazach, złamaniach kości tam promieniowej, czy w rejonie nadgarstka. W tym filmiku chcę Wam pokazać taką fajną metodę na neuromobilizację tego nerwu, którą powinniśmy wykonywać w drugiej fazie, w końcowej fazie rehabilitacji. To już Wam powinien powiedzieć fizjoterapeuta. Króciutko na temat tego nerwu. Nerw zaczyna się też w rejonie szyi, w rejonie C8, TH1, to jest poniżej siódmego kręgu szyjnego. Idzie sobie poprzez bruzdę mięśnia dwugłowego, potem sobie idzie w dół w kierunku cieśni łokcia po stronie, że tak powiem, wewnętrznej. Z 2 cm poniżej nadkłykcia przyśrodkowego wchodzi sobie do kanału, że tak powiem, łokciowego. Tu go zawsze łatwo wyczuć. Nawet jak się go dobrze naciśnie, to czuć takie lekkie drętwienia na palcach. Często się uderzymy, to tam ta ręka nam aż drętwieje, prawda? Następnie w połowie, że tak powiem, tyłu przedramienia stworzy się tam, rozdziela się tam na gałązkę czuciową, a główny pień tego nerwu sobie idzie w kierunku kanału Guyona i tutaj się rozdziela na powierzchowną czuciową i dłoniową oczywiście gałązkę i głęboką ruchową. Unerwia nam mniej więcej ten rejon od strony wewnętrznej, to są te dwa palce, czwarty, piąty, a od strony jakby grzbietowej to tylko takie tutaj końcówki. W pierwszej fazie tego problemu mamy drętwienie, mrowienie tych palców, pacjent określa, potem traci czucie, słabną mu te mięśnie, może być problem z przywodzeniem kciuka, z jego ruchami opozycyjnymi. W najgorszym wypadku tworzy się tak zwana ręka szponiasta. Mniej więcej to jest takie ustawienie, z tym, że wygięcie w tych stawach tutaj jest troszeczkę większe. To jest coś takiego. Mniej więcej. To już jest tak naprawdę w tych bardzo poważnych już zmianach chorobowych. Jeśli chodzi o ucisk, uraz, jakikolwiek problem związany z nerwem łokciowym. Oczywiście uraz tego nerwu może następować w rejonie stawu barkowego, łokcia i nadgarstka. Oczywiście jeśli chodzi o ten rejon tutaj kości ramiennej czy rejony tutaj nadgarstka, to są bardzo rzadkie. Raczej 90% tego wszystkiego następuje w rejonie stawu łokciowego. Będzie to związane z tego, że tam jest dość taka specyficzna budowa anatomiczna oraz częste ruchy kończyną powodują bardzo mocny wzrost ciśnienia, który może doprowadzić do ucisku i niedokrwienia tego nerwu. Więc najczęściej jest to, mówię, problem w rejonie łokcia tego nerwu. I ta sama zasada, mówiłem przy nerwie promieniowym, robimy ruch czy ćwiczenie neuromobilizacyjne jak najdalej, powiedzmy, od tego urazu. Co jeszcze? No to są takie informacje na temat tych chorób. Można go sobie też wyłapać jednym testem. Testów jest więcej, to też nie dla Was ta sprawa, to fizjoterapeuci się tym powinni zajmować, ale jest taki objaw Fromenta na przykład, to jest tak zwana gazetka, łapiemy w ten sposób gazetę i jakbyśmy ją chcieli rozerwać, no to popatrzcie, jak się moje kciuki zachowują, tak jak u większości zdrowych, czyli to będzie w ten sposób. Jeśli będziemy mieć osłabiony, coś będzie z nerwem, łokciowym, to w tym momencie ten palec ustawi nam się w ten sposób. On będzie się bardzo mocno tu wygnie i tu skurczy, czyli jeden będzie po stronie zdrowej bardziej płasko, a ten drugi będzie taki bardziej podniesiony. Jest to kwestia
kompensacji przywodziciela kciuka, ponieważ też jest problem z przywodzeniem, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, teraz jak wykonać neuromobilizację nerwu łokciowego? Robimy to także w pozycji leżącej. Ja to zrobię w pozycji siedzącej, żebyście widzieli dokładnie ustawienie dłoni. Robi się to w ten sposób. Robimy kółeczko sobie między kciukiem tym. No wiadomo, może być problem, jeśli mamy tam coś z tym przywodzicielem, ale myślę, że każdy sobie takie coś poleci zrobić. Następnie robimy w ten sposób, że obracamy dłoń i robimy sobie tak, o, jakbyśmy sobie chcieli zrobić okular. Jeszcze raz pokazuję. Kółeczko. Obracam dłoń jakby małym palcem w kierunku brody. Mały palec dotyka brody. Wtedy będzie mi łatwiej podjechać i założyć. To ma być tak. Te palce trzy mają być tu. I teraz jak ja będę leżał, to wystarczy nie łokciem, tylko stawem barkowym, nie ruszając głową, iść w dół. Czyli jak będę leżał, jak siedzę, oczywiście też to mogę robić. Wtedy ruszam do tyłu. Cyk. W ten sposób. Do tyłu. Jak będę leżał, to ten ruch będzie oczywiście w dół. I pracujemy poprzez staw barkowy. W ten sposób. 50-60 takich ruchów naciągających, delikatnych na minutę. Poczujecie dziwne ciepło, mrowienie czy cokolwiek na tych dwóch palcach. Także myślę, że to jest takie przydatne ćwiczenie neuromobilizacyjne, jeśli macie stwierdzone jakieś urazy nerwu łokciowego i jesteście już tak jakby po tej wstępnej fazie rehabilitacji, fizjoterapii. Albo ewentualnie no może też tak się wydarzyć, że to takie nagłe jest, że no uderzyliście się za mocno, za długo, żeście siedzieli oparci o łokcie, nie wiem, czytając książkę. To też może doprowadzić takie chwilowe, dziwne odczucie, niezwiązane z jakąś większą, poważniejszą chorobą. Także spróbować to wykonać, a oczywiście jakby coś, to do fizjoterapeuty, bo mówię, to jednak najlepiej wykona osoba druga. No to dzięki i do następnego razu.